Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV, a dzisiaj nowość w Guitar Center, czyli instrument elektroakustyczny z korpusem typu Solid Body. Świetna sprawa, ponieważ jest mnóstwo tego typu instrumentów na rynku, ale ten charakteryzuje się bardzo wysokiej jakości materiałami i genialnym wykonaniem. Jeżeli chodzi o ten instrument, to korpus wykonany jest z mahoniu, a na to naklejono litą płytę ze świerku. Jest to naprawdę świetny, pięknie wyglądający świerk. Dodatkowo gitara jest ożyłkowana. Szyjka, bardzo wygodne C, wykonana jest również z mahoniu i posiada palisandrową podstrunicę, na którą nabito idealnie wykończone progi w ilości 22 sztuk i są to progi medium. Malutkie kropeczki na krawędzi podstrunicy, kropki z masy perłowej na froncie podstrunicy. Mamy tutaj, z tego co widzę, kościane siodełko i otwarte klucze w układzie 3x3. Co wyróżnia tą gitarę spośród innych tego typu konstrukcji? Radius podstrunicy 16 cali, więc można tutaj ustawić sobie super niską akcję, super hiper niską akcję i gitara przy dobrym naprężeniu pręta odzywa się całkiem dobrze, już nawet bez pudła rezonansowego, co bardzo mnie zainspirowało do tego, by sobie ją kupić, ale jednak przemyślałem i byłby to następny zakup, który byłby ładny i stałby mi w pokoju i użyłbym go 2 razy w roku, bo mam gitarę akustyczną. Ale jeżeli szukacie takiego solid body albo silent gitary, żeby sobie ćwiczyć w domu, bo komuś przeszkadzacie, no to nie widzę przeszkód, by zainwestować właśnie ten model, bo jest naprawdę rewelacyjny. Bardzo dobrze wykonany. Bardzo prosta elektronika, jest to elektronika Sire i mamy tutaj pełną ekwalizację, czyli wysokie, średnie, niskie na suwakach oraz mamy potencjał głośności, no i zmianę fazy i kontrolkę małą informującą nas o tym, czy bateria jest w dobrym stanie. W tym miejscu mamy możliwość wpiąć się do wzmacniacza czy na jakiś system PA i w tym miejscu również zamontowana jest bateria. Moi drodzy, świetny instrument, polecam, jeżeli szukacie gitary, która dobrze wygląda, dobrze gra i nie kosztuje majątku, no to ten model, czyli Sire Larry Carlton model G5A, z dopisek A świadczy o tym, że jest to akustyczna gitara, bo jeszcze mamy z dopiskiem N, czyli z wersja nylonowa, są u nas. Link do tej gitary znajdziecie pod spodem, tam również odsyłam Was do gitary nylonowej, więc macie dwie opcje, możecie sobie zobaczyć na stronie naszej, która Wam bardziej odpowiada i której poszukujecie. A ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!